Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Tech Newsie. Dzisiaj powiemy sobie o milionie dolarów za głowę Putina i to nie jest żaden fake, o odkupywanie czołgów za bitcoiny przez Anonymousa, o spadkach cen kart graficznych pomimo tego, iż ludność Ukrainy i Rosji rzuciła się na krypto, bo jest to powiedzmy jedyny ratunek przed jakby spadającymi wartościami ich walut. A z góry przepraszam Was za mój głos, ale jestem dość mocno chory, 38 stopni gorączki mam, ale jednak newsy trzeba dla Was nagrywać, nie ma przebacz. W końcu mogę to dla Was zrobić, aż tak źle ze mną jeszcze nie jest, jak będzie to Wam napiszę na kanale na YouTubie, że sorry, ale już nie daję rady. Mimo to jeszcze przygotowuję dla Was filmy z testów komputera dla Was i chcę już wybrać w końcu zwycięzcę. Cała ta sytuacja na świecie i inne czynniki sprawiły, że się ten mój wybór przeciągnął, ale spokojnie. Na pewno w najbliższym czasie do tego dojdzie. Chcę na weekendzie wrzucić Wam test dysków i test wydajności tego kompa i potem już tylko prosta droga do wybrania zwycięzcy, ogłoszenia go na kanale i wysłania tego kompa do Was. I muszę to zrobić jak najszybciej, bo w kolejce czeka cała masa rzeczy do zrealizowania. Choćby tutaj mam RTX 3050, który w sumie przyjechał do mnie po to, żeby go pokazać na kanale IT Hardware, ale jak już go mam do niego dostęp, to skorzystam z tej okazji, żeby zrobić jakąś recenzję tej karty graficznej, bo byłem jej bardzo, bardzo ciekawy, jak ona wychodziła. W związku z tym właśnie ta karcioszka od KFA2. Też pierwszy raz mam do czynienia z tą firmą, więc to też dla mnie będzie podwójnie ciekawy test. I mam nadzieję, że właśnie w przyszłym tygodniu dużo, dużo takich testów dla Was zaproponuję. I że choroba mi w tym wszystkim nie przeszkodzi, bo naprawdę zebrało się troszeczkę rzeczy do recenzji, dlatego chcę komputer dla Was jak najszybciej dociągnąć do końca, żeby zabierać się za te recenzje, bo dużo naprawdę ciekawego, fajnego sprzętu mam do przetestowania i troszeczkę się tym, nie ukrywam, jaram. Ale zacznijmy od tego, że rosyjski biznesmen wyznaczył nagrodę miliona dolarów za głowę Putina, czyli takie, wiecie, dead or alive. Wrzucił posta właśnie z takim plakatem dead or alive na Facebooka, ale ten post został usunięty. Teraz po prostu zwykły post na Facebooku widnieje, gdzie mówi on, że jeżeli jakiś funkcjonariusz, czy to policji, czy wojska, dokona tego, co właściwe, czyli zatrzyma Putina i zatrzyma to jego szaleństwo, no bo pogrąża on w cierpieniu, biedzie i śmierci dwa narody, tak naprawdę ukraiński i rosyjski. No absolutnie, absolutnie szaleniec, gdzie jednocześnie on sam siedzi sobie w cieplutkim prawdopodobnie bunkrze, bo od dzisiaj wiadomo, że Putin jest jak większość autorytarnych władców bardzo mocno przestraszony otoczenia i tego, że ktoś czyha na jego życie. No zazwyczaj tak to się dzieje, jeżeli ktoś ma dużo na sumieniu. Dojście do władzy Putina było okupione śmiercią tysięcy ludzi, najpierw fingowane zamachy, a później inwazja na Czeczenię, gdzie ta sama Czeczenia wsparła go w ataku na Ukrainę i absolutnie rozwaliła się o obronę ukraińską. To było takie śmieszne, jak oni sobie wymaszerowywali, że idą rozwalić, a po prostu nic z nich nie zostało. Po normalnie dosłownie jednym dniu rozbili się i zginął ich naczelny dowódca i wracają z podkulonymi ogonami do domu. Bardzo, bardzo dobrze. Jakby tutaj zawsze będę kibicował obrońcom. Agresorzy niech niestety wracają do domu, znaczy stety. A propos tego, że właśnie jest ta inwazja, no to w ogóle są tragiczne przeceny. Tutaj nie mam dla Was gotowego żadnego newsa, ale doszło do gigantycznych przecen spółek rosyjskich na giełdzie w Londynie, gdzie przypominam, giełda w Londynie jest jedną z trzech największych na świecie, zaraz obok Hongkongu i giełdy nowojorskiej. Przeceny o 98, 85, 84% takich spółek jak choćby Gazprom, no ich wartość stopniała do wartości poniżej miliarda dolarów na tych giełdach. To jest po prostu taka kwota, że co bardziej dziany miliarder w Polsce, teoretycznie oczywiście to jest niemożliwe, nie? No bo nikt nie dopuści do sprzedaży pakietów większościowych
jednemu człowiekowi teraz w tej sytuacji prawdopodobnie te w ogóle jakby ten handel jest poniekąd troszeczkę na innych zasadach rozgrywany, ale widać jak po prostu drastycznie ucierpiały te firmy rosyjskie i bardzo, bardzo dobrze. No, są to głównie firmy, które właśnie dostarczały pieniędzy na choćby finansowanie takich operacji wojskowych, chociaż dostarczały zmiernym skutkiem, bo no, wojsko rosyjskie na chwilę obecną pokazuje, że jest bardzo słabe, słabo wyszkolone, słabo uzbrojone na antycznym radzieckim sprzęcie. Po prostu rozbijają się o ochronę Ukrainy, której nikt by wcześniej nie podejrzewał o to, że taki opór Rosji postawią. Ja osobiście mam takie wrażenie, bo też jakby pokutowało we mnie i myślę, że w wielu osobach takie stwierdzenie, że ta Rosja to jest taka potężna, taka, wiecie, no trzeba się jej bać. A teraz skoro takie państwo jak Ukraina pokazuje, że można się obronić skutecznie i to jest samo jedno państwo, które no szału też nie robi, jeżeli chodzi o uzbrojenie, natomiast samą walecznością pokazują, że się da. No tak naprawdę Rosji został jedyny straszak w postaci głowic jądrowych i też zaczynam się zastanawiać, czy one tam w ogóle latają, czy no też połowa z nich już nie nadaje się na śmietnik, patrząc na to, jak w tej chwili wygląda ta średnio udana ofensywa rosyjska. No ale przechodzimy do kart graficznych, no bo skoro już te przeceny gigantyczne, gigantyczny spadek wartości rubla, no to zarówno Ukraińcy, no których z oczywistych względów kraj jest zaatakowany, więc tutaj też inwestorzy się wycofują, też ten kraj traci, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale Rosja traci bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo dobrze. To jest moje zdanie, każdy może mieć swoje, jednak no, ten nacisk gospodarczy musi być wywarty, bo wewnętrznie muszą sobie pozamiatać Putina. Zewnętrznie nikt tego nie zrobi, no bo jakby wszystkie traktaty międzynarodowe, no i też podejście Zachodu jest takie, że nikt nic z nim nie zrobi, no więc wewnętrznie muszą go sobie obalić. Może ta nagroda miliona dolarów kogoś skusi, chociaż to dość mało jak na takie ryzyko, ale ceny kart graficznych pomimo rzutu na kryptowaluty spadają cały czas około 10-15% na eBayu, który był główną platformą dla skalperów, dla Januszy takich międzynarodowych. Pokazują, że te ceny spadają w dół. Ja też od Was dostaję dużo prywatnych wiadomości, w których piszecie mi, że tutaj kupił ktoś 16,50 za 900 zł. Okej, ta karta już dawno powinna kosztować mniej, ale w dzisiejszych czasach 900 zł za 16,50 dobra cena. Więc fajnie to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o ten spadek cen, pomimo czegoś takiego, czego absolutnie no ja się nie spodziewałem w swoich przewidywaniach co do cen kart graficznych, no to tendencja spadkowa tych cen kart graficznych cały czas postępuje. Być może jest to spowodowane tym, że ludzie aktualnie widzą ważniejsze rzeczy i nie skupiają się tak bardzo na zakupie w chwili obecnej nowego komputera, tylko jakby no, skupiają się na otaczającym ich świecie. Jakby wiele rzeczy, ja to widzę po sobie, straciło dość mocno na znaczeniu w obliczu takiego kryzysu, który nie dzieje się u nas w państwie, chociaż pośrednio też nas dotyka i dotknie na pewno w następnych latach przez wzrost cen i tego typu rzeczy. Natomiast no, mimo wszystko jakby nasze myślenie o pewnych wartościach się zmieniło i być może tak samo jest w przypadku kart graficznych, że tak chętnie już ich nie kupujemy. Wiadomo, też potężnym źródłem górnictwa był właśnie wschód naszego kontynentu euroazjatyckiego, czyli Ukraina, Rosja, Kazachstan. Tam to górnictwo bardzo prężnie działało w tym momencie przez ten konflikt. Być może te karty nie są tam eksportowane w ogóle albo nie w tak dużych ilościach, co sprawia, że jest ich więcej i po prostu są tańsze. Anonymous oferuje 50 tysięcy w bitcoinach dolarów za każdy poddany czołg, więc patrząc na to, jaka jest motywacja rosyjskich żołnierzy, no, taki czołg jest sporo więcej warty, więc teoretycznie mogliby oni się ugadać czy też dezerterować na rzecz Ukrainy i poddawać te czołgi za większe pieniądze. No ale z drugiej strony no, lepsze to niż nic. Anonymous mówi tu, że zebrał 1 200 000 rubli w bitcoinach. No, patrząc na to, ile warty jest na chwilę obecną rubel, to nie jest to jakaś szałowa liczba.
ale mimo wszystko bardzo ciekawa inicjatywa. Zobaczymy, na ile ona w ogóle może zadziałać. A jeżeli jesteśmy przy krypto, to Ukraina otwiera się na darowiznę w krypto. Już dawno w sumie się otwarła, natomiast na początku był to Bitcoin, Ethereum i Tether. Natomiast teraz już otwierają się też na Dogecoina, co jest śmieszną, memiczną kryptowalutą, która w tym roku, no w tamtym, de facto 2021, za sprawą Elona Muska zyskała potężnie na znaczeniu i właśnie minister, nie pamiętam jaki to był minister, wicepremier i minister transformacji cyfryzowej Ukrainy pozdrowił Elona Muska oraz twórcę Michał Fiodorow to ten, ale twórcę tego Dogecoina pozdrowił, gdzieś to tutaj widziałem. No, nieistotne, więc no, to też jest ciekawe, a tutaj jest już nieciekawa informacja, że rośnie fala dezinformacji w Polsce. Wzrosła ona o 20 000%. Od 1 lutego wzrosła ilość prób fejkowych materiałów. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 120 000 prób dezinformacji tylko w przestrzeni jakby internetowej polskiej, tylko nas, Polaków, próbuje się dezinformować, dlatego tak wielka akcja Stop Dezinformacji, dlatego uważajcie na wszystkie newsy, które czytacie, których słuchacie, najlepiej je zawsze weryfikujcie, nawet jeżeli słuchacie mnie, to potem co ja Wam powiem, czy jakikolwiek inny YouTuber, w sensie nawet jeżeli ktoś ma dobre intencje, to może się pomylić. No jakby słuchałem wielu specjalistów w chwili obecnej i wyłapywałem tam pewne nieścisłości, pewne błędy merytoryczne, bo każdy może się mylić, nawet jeżeli w swoim filmie mówi o dezinformacji, o tym, jaka jest ona zła i popełnia jednocześnie błąd, to jest ludzka sprawa, dlatego najlepszą opcją jest weryfikacja, czyli googlujecie i weryfikujecie w kilkunastu źródłach takie informacje, które usłyszycie, bądź też gdzieś przeczytacie. No a o Wiedźminie, że się wycofał i donacjach z Sony, to już na kanale gamingowym powiem. A na dzisiaj właśnie bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo w tym Tech Newsie. Jak ktoś pooglądał do końca, napiszcie technokracja w komentarzu. Jeszcze raz przepraszam Was za mój głos, ale cieszę się, że udało mi się ten odcinek nagrać. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej przerwy i przez całe następne dni codziennie będziecie mieli newsy i być może już w końcu wcześniej, a nie w tak późnych godzinnych wieczorach. Wieczornych godzinach. Dokładnie tak. Dzięki wielkie, miłego wieczoru, nocy, dnia Wam życzę, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia jutro. Cześć!